Na początku swojej działalności święty Jan Bosko zajął się chłopakami, którzy szwendali się po ulicach w wielkim mieście we Włoszech, w Turynie. Młodzi ludzie, którzy często przybyli ze wsi do wielkiego miasta i nie potrafili w nim się odnaleźć, ciężko pracowali, ale w wolnym czasie tak naprawdę nudzili się, łączyli się w bandy, co często prowokowało różne patologiczne zachowania w ich życiu. E tu, come mai sei qua? Non hai casa? Dlatego Jan Bosko zadbał, aby stworzyć im podwórko, które nie będzie ich niszczyć, a będzie ich rozwijać. Ksiądz Bosko wychodził do dzieciaków, którzy mieszkali na ulicach. Do chłopaków, którzy nie mieli żadnych perspektyw w domu i jakby też właśnie to podwórko było dla nich taką codziennością. Ksiądz Bosko właśnie wszedł w tą ich codzienność i tam zaczął tworzyć swoje dzieło, jako swoje oratorium. Podwórko, a więc ten czas wolny był bardzo ważny. Tak naprawdę to jest element, który przyciąga najwięcej osób do oratorium. I w oratorium zawsze trzeba wytworzyć tą atmosferę takiej zabawy, rozrywki, żeby to było takie pierwsze wrażenie, że w oratorium jest fajnie. Kiedy byłem małym chłopakiem, dużo czasu spędzałem na boisku, na podwórku. Dzisiaj myślę, że to miejsce, boiska zajęły centra handlowe. Tutaj każdego dnia przewija się kilka tysięcy ludzi. Chodzimy po sklepach, może na jakiś seans filmowy do kina. Umawiamy się ze znajomymi, a przez to też w jakiś sposób budujemy z nimi relacje. Na podwórku jest wolność, jak się wychodzi ze wszystkich tych aktywności zajęciowych, jak się wychodzi z ewangelizacji, nawet jeżeli ona była znakomita, najbardziej udana, zmieniła nasze życie, jak się wychodzi z gier planszowych i tak dalej, to się wychodzi na podwórko i na podwórku tak naprawdę jest się znajomymi na dłuższy czas czy na całe życie. Kiedy święty Jan Bosko przeniósł się ze swojego domu do Kieri, aby kontynuować naukę, znalazł się w zupełnie nowym środowisku, sobie obcym, nikogo tam nie znał. Nie miał też osoby, która by wskazała, z kim warto budować relacje, z kim się warto zaprzyjaźnić. Jak sam wspomina w swojej książce Wspomnienia oratorium, wówczas miał takie kryterium, że podzielił inne osoby na trzy kategorie. Na kolegów złych, obojętnych i na tych dobrych. Jest takie polskie przysłowie, które mówi: z kim przystajesz, takim się stajesz. I szczególnie sprawdza się to w życiu młodego człowieka, dla którego bardzo ważni są koledzy, dla którego bardzo ważna jest grupa rówieśnicza. Kiedy popatrzysz na swoje życie, to przypomnij sobie ludzi, z którymi się zadajesz. Czy prowadzą cię do fajnych rzeczy, do sympatycznych, rozwijają, dzięki nim stajesz się teraz lepszym człowiekiem, czy może jest zupełnie inaczej. Kiedy rozmawia się z dorosłymi ludźmi, wspomina młodzieńcze lata, to często pierwszy papieros, pierwszy alkohol, pierwsza jakaś bójka wyniknęła dlatego, że miałem takie, a nie inne towarzystwo. Bo gdzieś każdy z nas chyba potrzebuje też i akceptacji, i dowartościowania. I często idąc za tymi naszymi ludzkimi potrzebami, możemy wejść w jakieś niezbyt dobre, toksyczne relacje. Pamiętam taką historię mojego kolegi, który wspominał, jak po raz pierwszy spotkał się z marihuaną. W wieku 16 lat poszedł na imprezę sylwestrową do starszych znajomych, do towarzystwa i mówi, że przez całą noc koledzy namawiali go, żeby zapalił swojego pierwszego skręta. On walczył jak lew, bronił się. Ale po północy, kiedy wszyscy robią takie postanowienia na Nowy Rok, że rzucą jakiś nałóg, rzucą uzależnienie, on po raz pierwszy zapalił skręta. Spotkałem go w wieku 19 lat, kiedy próbował wyrwać się z nałogu uzależnienia palenia marihuany, bo widział, że nie może przygotować się dobrze do matury. Towarzystwo może prowadzić cię do dobrych rzeczy, może prowadzić cię do słabych rzeczy. To samo wiedział Jan Bosko. Jak wiele zależy od towarzystwa, dlatego starał się tworzyć w swoim oratorium takie podwórko, które będzie środowiskiem alternatywnym, będzie prowadziło do samych dobrych rzeczy.
alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Przez zabawę można i się uczyć, i można i się integrować. I oczywiście trzeba zachować balans w tym, żeby ten element w oratorium nie przeważał, ale jest potrzebny. Bez niego nie ma oratorium. Od najmłodszych lat w naszym życiu musi być element rywalizacji. Chcesz czy nie chcesz? Poza tym na podwórku panowie się biją, tam są ustawki, tam jest reakcja taka pierwsza linia frontu. U księdza Bosko było jeszcze inaczej. Ze swoimi młodszymi znajomymi, kolegami musiał porywalizować o wiedzę, żeby dogonić ich w tych zaległościach, które miał. Brawo, proprio brawo. Wchodzi pewnego razu w zakład, w dorosłym, profesjonalnym cyrkowcem i wyzywa go niejako na pojedynek. Miało tylko 2 liry, a wygrać można 100. Kto spróbuje? Ja. Ten facet, którego wyzwał na pojedynek, odciągał innych ludzi od kościoła i od dobra. I tak naprawdę u księdza Bosko wszelkiego rodzaju rywalizacja, która potem się też przenosiła na podwórko oratoryjne, bo chłopaki tam też zabiegali o przyjaźń z księdzem Bosko, o możliwość z nim porozmawiania. Tak naprawdę była ukierunkowana przez księdza Bosko w ten sposób, żeby tworzyła jakąś przestrzeń dobra. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno. Sì, signore. Święty Jan Bosco był świadomy swojej wartości. Dlatego nie pozwalał sobie budować takich relacji, które by go niszczyły. Swego czasu też założył razem z kolegami tak zwane Towarzystwo Wesołości, które miało 2 punkty regulaminu. Pierwszy punkt mówił, że członkowie tego towarzystwa nie mogą sobie pozwolić na czyny czy słowa, które nie są godne chrześcijanina. A drugi punkt mówił o tym, że każdy z nich powinien jak najwięcej, jak najbardziej sumiennie angażować się w swoje obowiązki religijne czy domowe. I co ciekawe, oni wzajemnie zaczęli sobie pomagać, że ta wzajemna pomoc, rady niwelowały wady poszczególnych osób. W ten sposób nieświadomie realizowali maksymę Pitagorasa, który mówił, że jeśli nie masz przyjaciela, który pomógłby ci stać się lepszym, to opłać swojego wroga, który uczyni zupełnie to samo. W swoim życiu, jeżeli w jakikolwiek sposób pojawia się rywalizacja, to o kogo? O co? Czego ona dotyczy? Jan Bosko wiedział, że prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu, czy przy kim stajesz się lepszym. A może jesteś w ogóle zawodnikiem, który nawet nie wchodzi na ring, nie rywalizuje, bo myśli, jestem zbyt słaby, nie mam szans. To ksiądz Bosko dzisiaj stoi i mówi, dawaj, wchodź na ring swojego życia, konkuruj, walcz, nie zostawiaj siebie samego, tak bezczynnie, zakładaj rękawice życia, wiary, nadziei, miłości i walcz. Słowo prawdę mówi Bóg, nie opuści cię, nawet kiedy własna mama nie chce kochać cię, wiesz, poszle człowieka, który poda dłoń, by zimna lufa broni ominęła twoją skroń. Oh no. Gdzie tata po popieni gdzieś, samotnie na progu obudziłem się, bez
szansy na przyszłość z rozpaczą w sercu. Wszystko już przegrane i życie nie ma sensu. Największym problemem jest to, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Pomóc już nadchodzi, może żyć bez lęku. Jan Bosko rusza do twojej ojczyzny, by Boża miłość zagoiła wszystkie wasze blizny. I przez